Siemanko, tu znowu Łysy. Przejeżdżając przez Nowy Żmigród, tuż przy drodze, zauważyłem niewielki krzyż na niewielkim wzniesieniu. Postanowiłem do niego podejść. Okazało się, że jest to miejsce historyczne. Fortyfikacja powstała wiosną 1796 roku na wierzchołku wzniesienia o wysokości 304 metry. Pozycja miała znaczenie strategiczne, gdyż zapewniała kontrolę nad szlakiem handlowym prowadzącym na Węgry. 8 kwietnia 1770 roku doszło w okolicy Reduty do starcia zwanego bitwą pod Samoklęskami. Zmierzające w stronę koniecznej oddziały rosyjskie w sile około 2000 żołnierzy zostały zaatakowane przez konfederatów. Decydujące starcie miało miejsce między Metarką a Wzgórzem Trzech Krzyży. Wobec przewagi Rosjan konfederaci wycofali się. A po przeciwnej stronie jest Góra Trzech Krzyży, o której też już wcześniej słyszałem, ale nie miałem jeszcze jakoś okazji tam podejść. I zrobię to właśnie teraz. Coraz ciekawiej. Zobaczcie za mnie. Dzisiaj widoczność Żyleta. Ale w ogóle chyba wam dzisiaj Luny nie pokazałem. I ona chyba tą zadyszkę złapała większą ode mnie. Luna! Luna! Gdzie ty jesteś? Chodź tu! Chodź tu, daj. W 15 minutach od wyjścia z samochodu mamy takie widoki. Miejsce godne polecenia.